Zanim dojdę do drugiego końca kadru, opowiem Ci historię. Gdy w 2005 roku po raz pierwszy dorwałem kamerę nagrywającą 10 klatek na sekundę, zacząłem filmować siebie i sport. Dzięki temu mogę Cię dziś zabrać w podróż w czasie przez ostatnie 14 lat mojego życia, swego rodzaju transformację ciała i umysłu. 2005 rok to były czasy parkour, miłość od pierwszego wejrzenia. Cała Polska tym żyła. Architektura wokół stała się placem zabaw. Do tego doszła akrobatyka na sali i pierwsze salta. Mieliśmy szczęście żyć blisko kopalni piasku. Skakaliśmy z wysokich urwisk, niesamowita adrenalina. Pierwsze wall flipy, pierwsze kontuzje. Z perspektywy czasu myślę, że osiągnąłem wtedy szczyt niektórych cech motorycznych, takich jak gibkość. Matura. Codziennie po kilka godzin na siłowni. Kilogramy ryżu i kurczaka, a waga stała w miejscu. Nie trenowałem regularnie, ale zafascynowało mnie stanie na rękach i tak zwany handstand z pozycji L-sit. Próbowałem, ale z marnym skutkiem. Wielka zmiana. Przenosiny do Warszawy. Trenowałem cały wolny czas. Pierwszy muscle lab, choć jeszcze na raty. Fascynacja street workout i godziny treningów na skrze. Wchodziłem wtedy regularnie na dachy wieżowców i wciąż kochałem parkour. Do tego dochodziły treningi XMA, czyli akrobatyki połączonej ze sportami walk. W wieku 21 lat czułem, że rozpiera mnie energia. Rosła siła, ciało jeszcze szybko się regenerowało, więc jednego dnia robiłem po 3 różne treningi. Nie zliczę ilości dyscyplin, jakie uprawiałem. Pompki stojąc na rękach to mój mały, osobisty sukces. Ostatni rok studiów na warszawskiej AWF. Specjalizacja spływania. Tego dnia było minus kilkanaście stopni Celsjusza, ale trening musiał być zrobiony. Na AWF-ie w końcu czułem, że byłem wśród swoich. Stawiałem na ogólną sprawność. Wspinaczki, street workout, bieganie, rozciąganie. Czułem, że nabywam więcej siły. Wbiegnięcie na tę ścianę było cholernie trudne. Zrobiłem też uprawnienia instruktorskie kilku sportów. Zobaczyłem, jak to jest być nauczycielem WF. Sparing z Hodorem, którego znacie z moich filmików. Jest zawodnikiem MMA i BJJ. Właśnie wróciłem z Australii. Powróciłem do treningów, ale ruszenie ciała po dłuższym czasie nie było wcale łatwe. Nie jestem fanem biegania maratonów, ale wystartowałem na dystansie około 2 km. Paradoksalnie można się bardziej zajechać niż na dłuższym dystansie. Kolejna wielka zmiana, przeprowadzka na Islandię. Zacząłem wsłuchiwać się bardziej w swoje ciało. Mieszałem podczas jednego treningu siłownię, pływanie, street workout, bieganie, a nawet wspinaczki skalne. Takie urozmaicenie zaczęło sprawiać mi wielką frajdę. Hodor poświęcił się treningom MMA i BJJ i jako instruktor sportów walki pokazywał mi czasem kilka technik. Czasem sparowaliśmy, ale nie jest to takie proste. Kilka miesięcy później przeszedłem artroskopię łąkotki, a rehabilitacja dała mi się we znaki. W tym roku połączyłem treningi systemem Full Body Workout z pływaniem. W miarę możliwości starałem się trochę biegać po nierównym terenie, by wzmocnić czucie głębokie. W połowie roku miałem jedynie treningi pływania, by wystartować w zawodach Open Water, ale o tym następnym razem. Dzięki, że dotrwałeś do końca tej 14-letniej podróży.